Kiedyś była elementem miejskiej sieci wodociągowej, potem pełniła pełną niedopowiedzeń i tajemnic funkcję obiektu militarnego. Dzisiaj po milionowym remoncie aspiruje do miejsca turystyki i rekreacji. Czy Nyska Wieża Ciśnień ma na to szansę? Wśród nielicznie ocalałych obiektów okresu międzywojennego, dających świadectwo minionego czasu, widnieje na wzniesieniu ukryta wieża znana jako Wieża Ciśnień. Młodzi aktywiści z Fundacji W Działaniu zostali dzierżawcami tej niezwykłej budowli i postanowili zamienić ją w tętniące życiem, atrakcyjne turystycznie i modne miejsce, ale także takie, które zacznie na siebie zarabiać. Ja myślę też, że gminie i Nyskiemu Ośrodkowi Rekreacji jest po prostu na rękę ten obiekt oddać. Też z tego względu jakby, że gmina i NOR nie mogą zarabiać na tym obiekcie, bo są beneficjentem programu europejskiego, dopiero może jakby dzierżawca tego obiektu, którym my jesteśmy. Dlatego też nam łatwiej jest jakby zarobkować na tym obiekcie. I też cały dochód z Wieży Ciśnień jest oczywiście przeznaczony na cele statutowe fundacji. Budynek to 5 kondygnacji, a każda z konkretnym przeznaczeniem. 5 na Biuro Informacji Turystycznej, a 2 niższe na odnowę biologiczną, dół na ciekawą architektonicznie restaurację. Plany są, czasu trochę mniej, a wieża z pewnością potrzebuje uwagi i wkładu całodobowego. Już teraz można korzystać z kilku atrakcji. Ale oczywiście codziennie można przyjść na taras widokowy, z którego jak widać można zobaczyć ciekawy widok. No i jest sala do fitnessu, którą uruchomimy tak naprawdę od września, października, ze względu na to, że wakacje jakby są troszeczkę martwym okresem, jeśli chodzi o fitness. Jest zrobiony obiekt pod, znaczy pomieszczenia zrobione pod restaurację. Sauna oczywiście istnieje, z sauny już można korzystać. Ze ścianki wspinaczkowej tak samo. Trzeba do nas się wcześniej umawiać. Oczywiście my gwarantujemy instruktora. Chyba, że ktoś ma na przykład uprawnienia i chce, jest zainteresowany wynajmem właśnie ścianki jakby samemu, to też możemy taką opcję dla kogoś przygotować. Budynek przystosowany jest także dla osób niepełnosprawnych. W wyposażeniu ma windę, a także windę schodową, która wyprowadza wózki na górę. A już w najbliższą sobotę w imieniu członków fundacji zapraszamy na pierwsze wydarzenie. 20 lipca odbędzie się tutaj pod Wieżą Ciśnień piknik rodzinny. Będą atrakcje dla dzieci, będą atrakcje dla rodziców, między innymi wyścigi na taras widokowy po schodach, będą gry zabawy dla dzieciaków, będzie gastronomia, będą dmuchańce, także troszeczkę będzie się działo, będzie jakaś muzyka, także zapraszamy serdecznie wszystkich. Myślę, że warto przyjść zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I jeszcze na zachętę. Bardzo jest ładny widok z góry. Dzieci tam mogą sobie wrzucić 2 złote i pooglądać. To jest panoramę. Fajnie było. I cieszymy się. To jest jedna trzecia naszej grupy. Cieszymy się, że jest tak wysoko i widać panoramę Nysy i widzieliśmy jezioro z oddali. Na młodych mieszkańcach Nysy spoczywa gigantyczna odpowiedzialność. Bycie gospodarzami takiego obiektu to nie tylko te miłe przywileje, ale to przede wszystkim utrzymanie miejsca, chociażby opłaty za media, a na te składa się opłata za prąd, bo to właśnie na prąd ogrzewana jest całość. Dzisiaj skarżą się na wakacyjny ogórkowy sezon. Zimą może okazać się, że będzie to sezon morderczych opłat, czego oczywiście dzierżawcom nie życzymy.